Cześć, tu Kasia z Turdus Concept. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak ręcznie wykonaną ilustrację przekształcić w grafikę wektorową w darmowym programie Inkscape. Jak to zrobić, zaprezentuję Wam na ikonach, które przygotowałam na mój kanał YouTube. Zapraszam do oglądania. Inkscape jest programem open source'owym, co oznacza, że możemy go pobrać zupełnie za darmo ze strony producenta. Link do źródła zamieszczę w opisie pod filmikiem. Możemy w nim obrabiać grafikę wektorową, nie rastrową. Największa różnica między nimi to możliwość skalowania grafiki wektorowej bez utraty jakości. Czy zmniejszymy ją do rozmiarów znaczka pocztowego, czy powiększymy do rozmiarów billboardu, jej krawędzie pozostaną tak samo ostre i nie zobaczymy żadnej pikselozy. Oczywiście to tylko mówiąc tak w skrócie. Jeśli chcielibyście poczytać więcej na ten temat, pod filmikiem podrzucę Wam link do artykułu na moim blogu. Opisuję w nim wszystkie różnice między wektorami a rastrami. Jeśli chodzi o same ikonki, to lubię najpierw naszkicować ogólny zamysł na kartce papieru. Jakoś lepiej mi się wtedy myśli. Następnie skanuję lub robię zdjęcie szkicu i wykonuję obrys używając krzywych Beziera już w programie graficznym. Ich nazwa może brzmieć nieco zatrważająco, jeśli wcześniej się z nią nie spotkaliście, ale spokojnie jest to bardzo wygodne i proste w użyciu narzędzie. Przy odrobinie cierpliwości bardzo szybko złapiecie, o co w nim chodzi. Na filmiku możecie zobaczyć, jak łatwo stworzyć dowolny kształt wykorzystując to narzędzie, i to bez konieczności użycia piórkowego tabletu graficznego. By utworzyć pierwszy węzeł, klikamy lewym przyciskiem myszy, by go zmienić, klikamy prawym przyciskiem myszy i zmieniamy jego kierunek. Poszczególne węzły możemy też dostosować już po utworzeniu całego kształtu, wykorzystując narzędzie do ich edycji. W analogiczny sposób, korzystając z tych samych funkcji, wykonałam pozostałe ikony. Jeśli ta prezentacja była zbyt krótka, dajcie znać w komentarzu, a z chęcią nagram osobne wideo z dłuższym wyjaśnieniem tego procesu. Jak widzicie, nie wydając ani złotówki i nie korzystając ze spiraconych programów, można bardzo szybko zacząć stawiać pierwsze kroki w świecie grafiki komputerowej. Oczywiście Inkscape ma też wady, jak to niestety bywa przy programach darmowych. Przede wszystkim czasami, zwłaszcza gdy zabraknie mu pamięci RAM, by coś przeliczyć, potrafi się nieoczekiwanie zawiesić i wyłączyć. Dlatego używając go, pamiętajcie o częstym zapisywaniu pliku. Czasami bywa też, że niektóre funkcje zawieszają się i nie działają poprawnie. Wystarczy wtedy zapisać plik, zamknąć program i otworzyć go ponownie. Takie przypadki jednak są dosyć rzadkie, a błędy zdarzają się i w płatnych programach. Inkscape może z powodzeniem zastąpić dosyć drogi Adobe Illustrator, na który trzeba wydać miesięcznie 25 euro. Miłym zaskoczeniem oprócz wielu podobnych funkcji w obu programach było dla mnie to, że Inkscape'em mogę otworzyć nawet pliki zapisane w formacie .i, czyli w formacie pracy ilustratora. Podsumowując, polecam ten program wszystkim, którzy chcą spróbować, czy grafika komputerowa to coś dla nich, lub osobom, które chciałyby ograniczyć swoje miesięczne wydatki przeznaczone na narzędzia pracy projektanta graficznego. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, suba lub komentarz. Będzie mi bardzo miło. Do następnego. Pa!